Cześć witajcie nazywam się Robert Mazurek i witam serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Odwiedził mnie mój znajomy. Ani jakiś super przyjaciel ani nie jakiś bardzo dobry kolega po prostu znajomy osoby którą znam od lat i ta oso tej osobie kilka dni wcześniej złożyłem ofertę na akumulatory 100Ah wykonane w technologii AGM. No i ta osoba przyjechała i powiedziała mi wprost: w Oczy, za co super ją cenię i, i naprawdę doceniam to, że, Robert, ja nie kupię u ciebie tych akumulatorów, bo znalazłem ponad 200 wytańsze akumulatory na portalu, wiadomo, na Allegro i kupię to na bezpośredniej stronie u sprzedającego, bo okazuje się, że po prostu. Poza Allegro zapłacę dużo tańszą przesyłkę. Ja spytałem, co to za akumulator, oglądaliśmy, przeczytaliśmy i spytałem się, jak pilny dla niego jest, jest ten zakup. On spytał się o co chodzi. Ja mówię sobie: Jak kupię ten akumulator ze swoich pieniędzy? Mówię, zanim ty wydasz na cztery akumulatory, bo on tworzył sobie taką małą instalację off-gridową na 48 V, bo jak kupię ten jeden akumulator na mój koszt, mogę sobie na to pozwolić. I zrobię kilka testów alfabetem i dam ci znać, co to jest warte, bo nie chodzi o to, żebyś kupował u mnie, ale lubię cię, cenię cię za Twoją szczerość i po prostu, jeżeli się okaże, że ten akumulator fajny, to ten jeden po prostu ci tam odsprzedam po jakimś tam drobnym upuście za to, że, że go, że tak powiem, parę razy przetestowałem, a dokupisz sobie pozostałe trzy i przynajmniej będziesz miał stuprocentową pewność, że kupiłeś dobry akumulator. Kupiłem ten akumulator, super mi się spodobał opis, bo w opisie tego akumulatora jest napisane, że jest produkowany na nowoczesnych liniach produkcyjnych, dostosowany zarówno do pracy buforowej, jak i charakterystycznej, cyklicznej. Ale nie jest napisane, gdzie jest produkowane. Ja uwielbiam ten bełkot marketingowy, wspominałem o tym, ale ja daję szansę. 25 kg, do pracy cyklicznej ładowanie 14,4-14,8, 100 amperogodzin. nie podano według jakiej normy, czy według C20, C10 czy C5, ale... Uznajmy C20, tak będzie miło dla tego akumulatora, że jest do pojazdów elektrycznych, do motocykli, do kładów, do skuterów, do kusiarek, do łódek, do motocykli, do systemów baterii solarnych. To właśnie przekonało mojego znajomego. Przyjeżdża ten akumulator, stawiam go na wadze. Zamiast 25 kg widzimy 23,5 kg, brakuje 1,5 ale nie jest to jakby duży problem. Podłączyłem ten akumulator pod gita, żeby sprawdzić jako AGM cykliczny, jakie ma parametry. Napięcie 12,92 fajne, SOC poziom naładowania 100%, SOH 63%. To było pierwsze takie zastanawiające, ale stwierdziłem, że i tak będę to ładował, rozładowywał, pewnie to się wyrówna. Rezystancja wewnętrzna 6,8 milioma. Miałem obok. Lewandę B200 i mówię, a podłączę to na 100 Ah, nawet na 1000 amperów, bo to super akumulator, pewnie tyle ma, żeby sprawdzić jego prąd zwarciowy, no i tak też zrobiłem, te 1000 amperów i tak nie ma żadnego znaczenia, bo tak Lewanda to niespełna 200 amperami obciąża przez 30 sekund i zobaczcie, na sam koniec pokazuje nam, że ten akumulator można by oszacować na prąd zwarciowy jako 1061 Amperów, ale bardzo, ale to bardzo nisko, wręcz dramatycznie nisko spadło napięcie w trakcie tego testu, bo najniższe Lewanda zarejestrowała 0 V i V 0,73 w trakcie testu używałem kulonów 716 nastawionych na 14,7 V i na 16 A. Każde ładowanie odbywało się tak, że na koniec dnia połączałem ten akumulator i zostawiałem go między 12 a 16 godzin. 12 minimum. 16 razy 10 to jest 160 na parę godzin. Na pewno był na cacuś naładowany już po 10 godzinach. Natomiast te 2, 3, 4 godziny więcej nie robiłem tego tak ze stoperkiem. Najkrócej 12 najdłużej 14 godzin były ładowane te akumulatory i zawsze z tym samym nastawieniem. I teraz po takim naładowaniu pokażę wam parametry 13,27 V, SOC 100%, SOH 64%, wzrosło 1%. Bardzo fajny kierunek i rezystancja wewnętrzna spadła do 6,7 milioma, też bardzo fajny kierunek. Tak naładowany akumulator podłączyłem pod a jakże kogo innego jak Alphabata Pro, 25 amperami rozładowałem ten akumulator. Rozładowany akumulator podłączyłem po raz kolejny pod Kulona 716. Po raz kolejny go naładowałem, po raz kolejny go rozładowałem. I zrobiłem tak 21 razy. Naprawdę, 21 razy naładowałem i rozładowałem ten akumulator. I... Nasunęły mi się pewne wnioski. Pokażę Wam teraz taką tabelkę z dwoma wykresami. Niebieska, niebieska linia i też niebieskie te takie wysokie diagramy czy też wysokie linie to będzie czas w minutach, jak się rozładował ten akumulator, natomiast czerwone to będzie pojemność według normy C20 dla tego akumulatora i ja tutaj się skupię na pojemności wyrażonej w amperogodzinach, bo to będzie coś, co będzie takie najłatwiej zrozumiałe dla Was. Zobaczcie, tak to oto wygląda, w górnej części macie tą tabelkę od testu 1 do testu 21, RC w minutach, czyli tam od 132 do, do iluś tamtych minut zarejestrowanych i amperogodziny.

Po pierwszym rozładowaniu pojemność 75,7, po drugim 77, po trzecim 77,2, po czwartym 84,7. Jest dokładnie tak, jak piszę w książkach, że większość akumulatorów budzi się do tej pracy i, i ta pojemność będzie rosła. W czwartym 82,6 uznałem, że to jest niewielka różnica od 2 W szóstym 81,8. Troszkę się zacząłem zastanawiać. W siódmym 80,3 Ah w ósmym 75,5 Ah, no i w dziewiątym odbiło troszkę ku górze, 79,3 Ah, ucieszyłem się, ale w dziesiątym zobaczyłem 68,7 Ah, w jedenastym teście 68,3 w dwunastym 68,2 Ah, w trzynastym 69,1 Ah, w teście czternastym 66,8 Ah, w piętnastym 63,6 Ah, w teście numer 16 i Ah, w teście 17, 65 i 30, w teście 18 najniższy parametr jaki do tej pory odnotowałem albo w zasadzie jaki Wy zobaczycie 48 i 1 dziesiąta amperogodziny, w teście 19 51,5 i amperogodziny, w teście 20 53 i amperogodziny, w teście 21 55 i 1 dziesiąta amperogodziny. No to mi zajęło sporo czasu. Warunki 20 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę rozładowania, stały prąd rozładowania 25 amperów, stały proces ładowania, szansa na, na jakieś większe błędy, dość marginalna. Mam jeden i ten sam standard, jeżeli chodzi o, o, o tego typu testy. Ja już mniej więcej po dziesiątym teście dałem mojemu znajomego informację, jak to wygląda, wrzuciłem mu trochę informacji, powiedziałem zrób z tym, co chcesz. Kulisy nie są jakby tutaj istotne. Powiem tylko tyle, że udało mi się go uchronić przed zakupem produktu, który w żadnym teście, nawet biorąc pod uwagę, że możemy zerknąć na pojemność C20, no nie pokazał tego parametru. Moje standardy od lat są takie same, i, no i po prostu tak to wygląda. Ja ten akumulator kupiłem, zapłaciłem za niego 529 złotówek, za 30 złotych zapłaciłem za, za dostawę tego akumulatora. Co ciekawe, nikt nie chciał ode mnie zużytego akumulatora. Chociaż ustawa mówi wyraźnie, że przy zakupie akumulatora przemysłowego należy pobrać kaucję w wysokości 35 złotóweczek lub, lub zużyty akumulator w to miejsce. Standardy są przeróżne. Gdyby to sprzedawał taki super profesjonalny akumulatorowiec, pewnie. pewnie ta kaucja i wymaganie tego akumulatora byłoby obowiązkowe. Byłem przygotowany, żeby oddać stary akumulator. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Ja przez te ostatnie kilka lat. Przewadałem mnóstwo akumulatorów, od tych takich super tanich pojawiających się na Allegro, takich za 399-400 zł, setek, poprzez te jakieś złote z wielkimi literami, z wielkimi napisami narodowymi określającymi tutaj tą naszą lokalną narodowość. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo akumulatorów. I dobre 80% to jest rozczarowujących akumulatorów, które w przypadku AGM-ów które nawet nie powinny się tak nazywać. Te, które przechodziły badania, te, które przechodziły testy, tam się naprawdę wszystko zgadzało z wyłączeniem tego, że no nie bylibyście w stanie tego tanio kupić, bo Akumulator, który ma swoje parametry, nie jest możliwe, żeby ktoś go sprzedawał za 200-300 zł, bo nie ma szans za takie pieniądze kupić to u producenta w Azji. A jeśli się pojawiają takie super fajne oferty i one dość mocno odbiegają, to zastanówcie się w własnym sumieniu, czy, czy warto. Bo nie jest moją intencją powiedzieć, że tylko ja mam fantastyczne produkty, że tylko świat akumulatorów ze Szczecina na Gryfińskiej jest wyjątkowy, wspaniały i w ogóle tym dadzą kawę dany dobry akumulator. Nie, zupełnie nie w tym rzecz. Jest mnóstwo dobrych produktów na rynku, które sprzedają bardzo przyzwoici sprzedawcy itd. i tak dalej i to nie ulega wątpliwości. Nie dyskredytuje to naprawdę wielu produktów. Natomiast 80% to, jest, to nie jest cyfra poparta jakimiś super badaniami, tylko moim doświadczeniem z tych, z tych ostatnich lat, to są produkty akumulatoropodobne, które nie mają nic wspólnego z tym, co jest na etykietach, bo zresztą jesteście mądrzy jesteście inteligentni, wyciągnijcie sobie wnioski sami, jeżeli bylibyście kiedykolwiek w Szczecinie, pamiętajcie Gryfińska 106, a możemy nawet się tak umówić, że jeżeli byście kiedyś przejeżdżali i mieli naładowany akumulator i mieli godzinę dwie czy trzy, no to możemy podłączyć alfabata, w tym czasie damy wam miotłę, pomożecie przy sprzątaniu, wypijecie trochę kaw, posiedzicie z nami, żebyście nie musieli płacić za pracę Mr. Akumulator Labo i, I możemy przebadać pojemność Waszych akumulatorów. Jeżeli będziemy mieć oczywiście, przy założeniu, że będziemy mieć oczywiście na to czas, bo jeżeli wpadniecie w środku zimy, gdzie kolejki rozpoczynają się od Struga, a kończą się na, na gryfińskiej 106, no to, to może być dość trudne. Ale alfabet jest dość prosty w obsłudze, najwyżej Wy go będziecie pilnować. To na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!